Siemaneczko, witajcie, tu Kifi, a to kolejny odcinek oczywiście Pet Simulator X. Standardowo wrzućcie łapkę w górę, wrzućcie jakiś fajny komentarzyk, bo oczywiście też ludzie z komentarzy czasami dostają pety, także warto komentować. Jak widzicie, nowy Summer Event już jest z nami, ja już tutaj nową skrzynkę rozwalam specjalnie, żeby mieć końce na otwieranie tych jajek, które tak, pojawiły się tutaj nowe jajka na Summer Event. Pewnie już to wszystko wiecie, ale powiem wam jeszcze dla tych, którzy po prostu od wczoraj nie grali. Słuchajcie, wydarzyło się tutaj naprawdę całkiem sporo, bo jak widzicie, zapowiedzieli nam Part 2, czyli część drugą i część trzecią za 27 dni, co tutaj mówi nam to, że ten event będzie trwał naprawdę długo. Tutaj będą już kolejne jajka i pewnie kolejne huge pety, i tutaj będą kolejne jajka i pewnie kolejne huge pety, także część z tych leaków się już potwierdziła, część jeszcze nie do końca, a to dlatego, że po prostu no będzie to partiami rozdawane. Jak widzicie, mamy beach egg, mamy tutaj kolejne jajka i tutaj jak widzicie nawet jest ten delfin, o którym mówiłem, także to się potwierdziło, jest Corgi, jest Axolotl, także wszystko się sprawdza i tutaj mamy nowego huge peta, ananasa takiego jak widzicie, więc warto sobie na pewno otworzyć, możemy sobie już w sumie potwierać. Ja widziałem, że przez pierwsze parę minut od startu w ogóle te jajka nie działały, na szczęście już działają, więc mogę sobie pootwierać i tak naprawdę będę musiał wszystkie jajka pootwierać, no bo do indeksu, o, dropnął nam golden, to się nie zdarza, zresztą czekajcie, bo ja bez laka tutaj otwieram, zobaczmy ile z tej skrzynki wyleciało, bo to chyba akurat tą skrzynkę rozwaliłem i zaraz wam pokażę, co tu jeszcze się zmieniło, choć pewnie już wiecie. Dobra, skrzynka cała rozwalona, jak widzicie troszkę tego sobie można nafarmić, ale jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz, uważam, nawet chyba bardziej ciekawa niż sam event, wróćmy sobie na spawn, to jest to, co dodali tutaj w prawym górnym rogu, czyli Summer Event Pass, tak jakby, no tak ja to nazywam, bo troszkę mi się to kojarzy właśnie z Jumping Pet Simulator, gdzie też taki pas jest. Jak widzicie, mamy tutaj levele do odblokowania i za każdy level mamy jakieś fajne nagrody. Naprawdę, tutaj są jajka z huge petami. Zobaczcie, tutaj jest Sailor Egg, które ma no 0,1% tylko na huge peta, no ale to i tak jest całkiem sporo. Są gemy, to jest 500 milionów. Gdzieś tu dalej są już nawet po 1 bilion. Słuchajcie, po 2 biliony, po 2,5 biliona, po 3 biliony, znowu po 3. Także tego jest nawet, tu jest deska nawet do odblokowania, okej, okay, tu jest 5 bilionów, zobaczcie jak tutaj jest mocarnie, a na samym końcu jest jajko, w którym jest normalnie 2% na huge peta i to całkiem fajnego, bo to jest jakaś papuga, to jest pirate egg, także naprawdę całkiem fajnie. Pytanie, jak ciężko będzie się robić ten pas, czy ja mogę sobie odebrać pierwszy, no nie, ja jeszcze nic nie zrobiłem. Słuchajcie, moim pierwszym zadaniem jest zenchantowanie 20 petów, rozwalenie 50 sejfów i zenchantowanie 300 petów, aha, czyli mam dwa razy enchantowanie petów, okej, okay. Czyli będzie tego enchantowania troszkę na pewno, będzie tego rozwalania sejfów, czy rozumiem, że jak sobie tutaj rozwalę tego sejfa, to już się działa, tak? Dobra, wiecie, jednak ja się pomyliłem, bo te małe to są sejfy, a jednak musimy niszczyć te duże w tej misji, więc tutaj ostatni niszczę, najwięcej miałem właśnie na Tech Wardzie i jak widzicie mamy już jedną nagrodę. Pięknie. I następny level też jest za jedną gwiazdkę, także zobaczcie. Nie wiem, czy następny level, czy każdy level będzie po jednej gwiazdce. Jeżeli tak, to może być naprawdę proste. No zależy, jakie będą nam się te tutaj questy czepiać, questy trafiać, ale zobaczcie to. Wszystkie moje questy teraz są o enchantowaniu petów, także naprawdę można zrobić wszystko za jednym razem. No więc słuchajcie, 300 petów do zenchantowania. Weźmy sobie w takim razie nowego peta i zenchantujmy go. Okej. Okay. I już tam się wszędzie zmieniło. Natomiast czy możemy jednego peta enchantować w nieskończoność? Zobaczmy, czy to się będzie liczyć. Tak, to się będzie liczyć, także jeżeli tutaj byśmy sobie zrobili tak naprawdę jakiś konkretny upgrade, na przykład Super Teamwork, to jest rzadki enchant, więc spróbujmy sobie to zrobić i teraz powinno nam automatycznie to robić, zobaczymy, czy to będzie działać i w ten sposób możemy sobie tego questa zrobić tak naprawdę na awku, tak! Dobra, widzowie, tego questa mogę zrobić na awku, w takim razie widzimy się, jak zrobię, będą od razu trzy takie same questy zrobione, także to jest naprawdę sztos mi się trafiło. Dobra, zrobiłem już kolejnego questa, a w tym czasie Red Bullowy, czyli jeden z moich wspierających, tutaj kolejne pety dla mnie ma, jak widzicie, nowe mitikale, których chyba jeszcze nie udało mi się w sumie dropnąć, no i M2 Prototype, znowu Prototype, także ponownie kontynuacja, że tak powiem, z wczoraj odcinka. Dziękuję bardzo, Red Bullowy, pozdrowienia dla ciebie, bardzo serdeczne. Zobaczmy, ile tam skrzynki zostało, niedużo, także już dobijmy tą skrzynkę do końca i zobaczmy właśnie, ile tych gwiazdek mi tutaj przybyło. Przybyła mi kolejna gwiazdka, czy możemy sobie odblokować? Ten poziom możemy sobie odblokować. No i tutaj też jedna gwiazdka i będziemy mieć jajko. A nowe mitikale mają po 6,5, czyli jak się zrobi je na Dark Matter, to mogą być naprawdę spoko. Jak widzicie, tu nawet jeden mi dropnął legendarny Shining. Jeżeli
jeżeli chcielibyście takiego, to dajcie znać, może komuś wyślę z komentarzy. Dobra, mamy skrzyneczka rozwalona, pięknie. A wy nie myślcie sobie, że nie, ja pamiętam dobrze, że tutaj jest jeszcze właśnie nowa rzecz na właśnie Dockwardzie. I jak widzicie, tak, mówiłem ostatnio, że tutaj coś by się przydało, no i mamy za 5 trylionów. Dobra, jest to troszkę drogie, ale mamy tutaj kolejną skrzynkę, kolejne questy i kolejne jajko z nowym Huge Petem. To jest Huge Disco Dog czy DJ Dog, nie wiem jak on się nazywa, ale jest tu zwiększona szansa na Huge Peta, także na pewno będziemy tutaj sobie też otwierać, możemy sobie tak randomowo jedno jajko otworzyć. Słuchajcie, jest taki disco, dobra, legenda nam dropo. Dobra, musimy zrobić 10 petów, niestety mam tutaj dość małą szansę na to. Nie mam zbyt wielu petów, które mogę zrobić na Rainbow. I jak widzicie, ta szansa będzie naprawdę nieduża, ale musimy zrobić 10, żeby wykonać zadanie. Wow, dobra, zobaczcie jakiego gifta dostałem, 5 baniek. To nie TXD, jej WW. Pozdrowienia dla ciebie bardzo serdecznie na odcinku. Dziękuję za tak fajnego gifta. 5B, słuchajcie, dostałem tak randomowo. Dziękuję bardzo, bardzo fajny gift. Dobra, robimy kolejne wyzwanie. I będziemy już mieć do otworzenia jajko. W takim razie odblokujemy sobie Sailor Egg i zobaczymy, co z tego tak naprawdę dropi i czy w ogóle dropi. Otwieramy od razu, bez czekania, słuchajcie, może będzie huge. Może będzie huge, chociaż tutaj jest naprawdę mała szansa, ale... No dobra, nie mamy huge'a za to, co mamy. Co to jest za Sailor Shark Event Pet? Chcielibyście takiego peta? Dajcie znać. Jak widzicie, te zadania lecą naprawdę szybko. Już robię kolejne, czyli kupowanie petów od właśnie Mystery Merchant. Teraz muszę 5 petów włożyć do Dakera albo odebrać, nie wiem w sumie czy to jest włożyć, okej, odebrać, chociaż nie, chyba włożyć po prostu, więc spróbujmy sobie włożyć tutaj max petów, jakie mogę sobie aktualnie włożyć. Czy zadanie będzie zrobione? Nie. Ej, czemu to zaliczyło tylko jednego? Ej, gdybym to robił pojedynczo, to by zaliczyło... No ja, coś tu jest zbugowane. Kolejne wyzwanie będę miał zrobione. Kolejne, tutaj odpalamy Lucky Boosta. W ten sposób robimy kolejnego... Okej, Coins Boosta. Teraz zobaczcie, jak te zadania się tutaj fajnie układają tak naprawdę. Możemy sobie dobrać kolejny. Już 12, 13 level, 14, 15, 16, 17. Ale z tego, co mi wiadomo, cały ten Summer Event można dotrzeć do końca i zresetować. Więc to jest naprawdę potężne narzędzie. Wydaje mi się, że przez to te gemy mogą być warte jeszcze mniej i huge pety mogą kosztować jeszcze więcej. Dobra, drodzy widzowie, właśnie zaczął się Treasure Hunt Event i już tutaj czekam na kolejkę. Czy ja już mogę tutaj wejść? Czy ja już mogę tu wejść? Halo, poczekajcie. O, dobra, jest. 50 razy większa szansa na huge'a. Okej, w takim razie przydałoby mi się mieć trochę więcej końców, ale mam nadzieję, że z tych skrzynek będą dropić. Czyli to jest coś w podobie labiryntu, tylko no, że tak powiem, w takich komnatach i musimy pewnie dotrzeć do celu. Dobra, dropią z tego końcy. O tyle dobrze, chociaż niezbyt dużo, trzeba przyznać. Dobra, lecimy. Jest, słuchajcie! I mamy jajko. Czy to jest już ostateczne jajko? Mamy tutaj 50 razy większą szansę na huge'a. W takim razie dropimy, widzowie, i miejmy nadzieję, że... Uda się, jak na razie delfin. A nie, czekajcie, tutaj mamy jeden razy huge chance, a po prostu musimy znaleźć inne jajka, które mają większą szansę, jeżeli dobrze widzę. Tak, tu jest dwa razy większa szansa. Dobra, czemu mi to cały czas otwiera, mimo że już tam nie jestem? Niech to się skończy otwierać. Tutaj jest już dwa razy większa szansa, tutaj jest jeden razy większa szansa, no nie, no, szukamy. O, tu jest już 5 razy większa szansa, musimy znaleźć najlepsze jajko. Gdzie jest najlepsze jajko? Tutaj już jest 3 razy większa, 5 razy większa. Okej, to jest ciekawie zrobione w ten sposób. Nie spodziewałem się, że to będzie zrobione. Czy tutaj coś mamy? Nie, dobra. W takim razie zaraz będą już wszystkie pewnie rozwalone, ja to rozwalam ten. Tutaj nie ma żadnego jajka, tutaj jesteśmy chyba w punkcie wyjścia w ogóle. Gdzie jest najlepsze jajko? Jak na razie nie możemy znaleźć. Najlepsze chyba, jakie widziałem, to było razy 5, a tutaj pisało, że może być nawet razy 50, tak? Więc no, tutaj naprawdę nieźle. Tylko ciekawe, czy za każdym razem jest takie jajko, czy nie za każdym razem? No powinno być. Dobra, tu jest 10 razy większa szansa. No już chyba jesteśmy blisko naprawdę, ale szukamy dalej, bo mi się wydaje, że no skoro jest napisane, że może być nawet 50 razy większa, to może znajdziemy. Tu jest 2 razy większa, okej. Tutaj już byliśmy. Tutaj też jest razy 10, słuchajcie, tu też jest razy 10, czyli no już tak naprawdę duże tutaj są ilości, ale czy mamy razy 50? Jeszcze nie. Dobra, widzowie, no nie możemy znaleźć tego razy 50, nie wiem, czy może nie za każdym razem się to pojawia, w takim razie idę do tego, gdzie było razy 10, gdzie to teraz było, tu było razy 10 i otwieramy sobie na razy 10, zobaczymy, czy coś uda mi się dropnąć. No dobra, widzowie, już skończył się event, spędziłem praktycznie cały event, tylko i wyłącznie otwierając skrzynkę razy 10 na huge'a. Jak się pewnie domyślacie, żadnego huge'a w moim ekwipunku niestety nie ma, mam dosłownie jednego mitikala, może dwa, więc naprawdę słaby drop. Dajcie znać, czy wam się udało dropnąć huge'a i napiszcie może, który level macie tutaj w Summer Evencie. Ja mam 17, myślę, że będę tutaj dalej lecieć, to nie jest aż takie trudne. I kolejne jajko. No i cóż, do następnego, siema, cześć!